nasz flagowy model Mercedes-Benz E-klasa. Ten model jest naszym najbardziej wolumenowym pojazdem w całej gamie Mercedesa od wielu, wielu lat. E-klasa to jest jakby sztandarowy produkt, a w tej odsłonie jest to absolutnie najbardziej wysublimowana technologia informacyjna, czyli mamy bardzo dużo rzeczy związanych z informacją, przekazywaniem informacji online. I ten system nazywa się Connect Me. System Connect Me pozwala na przede wszystkim utrzymanie bezpieczeństwa kierowcy i jadących z nim pasażerów online, czyli w momencie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej, czy łapiemy gumę, czy mamy kolizję, natychmiast odzywa się do nas miły głos, męski bądź damski, po polsku mówiący i pytający, orientujący się w sytuacji i w każdej chwili może nam ta osoba pomóc, zamówić lawetę, karetkę czy serwis. Łącznie, kiedy nie potrzebujemy pomocy, tylko samochód pokazuje, że należy zrobić serwis, ten system pyta się nas, czy umówić nas do serwisu online. W tym momencie zadzwoni do serwisu wybranego bądź najbliższego i w tym momencie jesteśmy połączeni i bezpośrednio rozmawiamy online z serwisem. W sytuacjach groźniejszych zamawia karetkę, czyli jeździmy taką bazą informacyjną na różne sytuacje, które się zdarzają podczas naszej podróży. My jako ludzie jesteśmy zawodni, natomiast systemy, które są w tym samochodzie, są niezawodne. Przede wszystkim samochód cechuje duża inteligencja, jeśli chodzi o walory techniczne i możliwości, jakie posiada. Przykładem może być aktywny jakby asystent parkowania, który za pomocą smartfona pozwala sterować samochodem i parkować bez obecności kierowcy na pokładzie samochodu. Samochód cechują systemy bezpieczeństwa, takie jak na przykład system Car2X, to system komunikacji między samochodami o zdarzeniach na drodze. Samochód wysyła informacje o swoim położeniu, ewentualnej kolizji do samochodów, które poruszają się po naszych drogach. Oczywiście w samochodzie posiadamy też aktywny tempomat, który umożliwia automatyczną odległość od samochodu poprzedzającego. Nowinką, jaką posiadamy w klasie E, to system, który chroni pieszego. To znaczy w sytuacji, kiedy samochód zorientuje się, że nie będzie w stanie wyhamować przed pieszym, potrafi automatycznie zmienić pas na sąsiedni. Aktualnie posiadamy 3 jednostki, 2 są silnikiem diesla. Jedna to jest 2-litrowy diesel, druga to jest 3-litrowy diesel. No i mamy jeszcze jedną benzynę. Ceny rozpoczynają się od 190 tysięcy złotych brutto.